przepięknych skłudzewskich plenerach odbyło się podsumowanie ogólnopolskiego przeglądu twórczości plastycznej dzieci i młodzieży organizowanego przez Fundację Piękniejszego Świata. W gronie nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się m.in. młodzi ludzie z pracowni Kredka działającej w Grudziąckim Teatrze. Inka Laskowska i Sofia Kowalczyk zostały nagrodzone pierwszym i drugim miejscem w swoich kategoriach wiekowych. Poza nimi jeszcze kilkoro dzieci z kredkowej pracowni wyróżniono i zaproszono na warsztaty oraz wystawę. Moje piękne, bezpieczne miejsce to temat konkursowy, który uczestnicy mieli podjąć w swoich pracach i podejmowali, każdy na swój niepowtarzalny sposób. Bajecznie kolorowe są prace, bardzo zróżnicowana tematyka. Rozwinięta, bo to jest nie tylko bezpieczne jako miejsce, ale także jakie osoby są dla dzieci ważne, z kim się czują dobrze, z kim bezpieczne. Z tych prac to raczej wynika bardzo pozytywny obraz. Pozytywny obraz i dorosłych, pozytywny obraz miejsc. Także tam nie ma takiej krytyki. Kategoria wieków była od 5 do 16 lat, więc rozbieżność też jest wiekowa bardzo duża. W kategorii nagrody zespołowe Impulsy Twórcze wyróżniona została także pracownia Kredka. Dzieci mają teraz zaproszenie do udziału w warsztatach w dowolnej, niekonwencjonalnej technice artystycznej. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i przypominamy, że pracownia już rozpoczęła nowy sezon. Zajęcia odbywają się pod okiem Marianny Gitner-Sawistowskiej we wtorki i czwartki. Polecamy, bo naprawdę warto. I na pierwszym planie tylko ta choinka i w tle kawałek teatru. Wchodzimy tą choinką.